dobry, jedziemy dzisiaj do Ząbkowic na jarmark świąteczny, ale zatrzymaliśmy się w Srebrnej Górze, żeby wam pokazać, jak u nas jest zimowo, bo nikt nie wie, że na Facebooku dodajemy zdjęcia i się pytacie, gdzie to tak biało, a to właśnie u nas tak jest. Zobaczcie, jak jest dużo śniegu. No, jest. Znaczy dużo, 30 cm. Ale drogi ciężko się jeździ. Tak, no bo drogi jest, nie odśnieżone. Jest utrudnienie, ale widoki piękne. No, piękne. Popatrzcie sami. Marek pierwszy raz będzie leciał swoim mniejszym drodem. Jest ze 3-4 razy mniejszy niż tamten? No nie, ze 2-3 góra. Jak on się nazywa? Mavic Pro. Staramy się zminiaturyzować nasz sprzęt, żeby nam zajmował jak najmniej miejsca w kamperku. No i dlatego mam mniejszego dronka. Zobaczymy, jak będzie kręcić. Właśnie jarmark bożonarodzeniowy w Ząbkowicach Śląskich i ujęcia rynku i krzywej wieży w scenerii zimowej. A teraz się przeniesiemy o kilka miesięcy wstecz i pokażemy wam materiał, który nagraliśmy latem i wczesną jesienią. No, za zimno, żeby latać i żeby nagrywać. Już więcej nie mam siły, także wolimy się cofnąć w czasie tych ciepłych dni i pokazać wam to lepiej. Będzie bardziej kolorowo. Boże, aż się częsę. Oto jest właśnie krzywa wieża w Ząbkowicach. Widać nawet gołym okiem, że jest krzywa. Zobaczymy sobie ją w środku i widok z góry. Ale krzywa. No szok. No to chodźmy ją obejrzeć.
I tak wygląda zamek w Ząbkowicach Śląskich. Jak widać, są to ruiny, ale jakiś czas temu zostały odremontowane u góry, żeby się nie sypały bardziej. Ja ogólnie uważam, że w Polsce mamy bardzo dużo zabytków, o które powinno się zadbać, nawet jeśli nie ma pieniędzy, żeby je wyremontować tak, żeby wyglądały jak dawniej. To powinno się pielęgnować to, co jest, tak żeby chociaż te ruiny były do zwiedzania, bo ruiny też są atrakcyjne. Poza tym każdy zamek czy dworek stary ma swoją historię i można by to fajnie opowiedzieć i zrobić z tego atrakcję. No tutaj to wygląda tak. Niedawno jak tutaj byłam, to była właśnie jakaś wycieczka i przewodnik mówił, że ta część, co tutaj jest, to wszystko było pierwsze piętro, więc był jeszcze głęboki parter, ale teraz to wszystko jest takie na równi. Nie wiem, czy zostało zrównane, czy to tak z biegiem lat się ziemia tak podniosła. No ciekawe to jest. A to jest park za zamkiem. Te ruiny wyglądają tutaj tak. Jak widać, ten zamek nie jest zbyt bogaty. W zasadzie to ma tylko tą jedną wieżę i do niej się wchodzi i tam jest chyba jakiś korytarz i właśnie ta wieża, tylko żeby sobie popatrzeć, jak to wyglądało. A tak to wszystko inne to jest taka ruina. No ale tak jak mówię, ruiny też mają swój urok, więc no można sobie przyjść i popatrzeć.